Russia. Alexander Lalam to serve. Lavo. Late. One. I znowu po przerwie witamy Państwa serdecznie. Teraz mamy przed sobą pojedynek męski singiel dwóch zawodników. Jeden zawodnik z Belgii jest Alesson Lelemon i on jest to zawodnik rozstawiony z 9-16 numerem. Po drugiej stronie Chorwat Luka Ban. No, wszystko przemawia za tym, że to Belg jest tu faworytem i zresztą tak zaczął jak faworyt. 6-1 prowadzi. A nawet 7 już, także tak to jest. Teraz są właśnie pojedynki w grach singlowych męskich na wszystkich kortach, na których teraz grają. I na korcie numer 4 gra Vasquez Alvaro z Hiszpanii, z Pytelem z Litwy i pierwszy set dla Hiszpana. 21-16, drugim prowadzi 5-3 obok, no to już jest pojedynek między Togersenem z Danii, a Holendrem Sebastianem Mingiem Lee. I tu jest wynik 21-16, wygrał Duńczyk, teraz prowadzi 7-6, u nas jest 8-1. No, Matthew Grimley na korcie numer 3, pierwszy set przegrał do 8, drugi wygrał do 17, trzeci przegrywa 3-6. I na korcie numer 5 to jest Ntat Nguyen, to jest zawodnik z Irlandii i gra z Finem Jesperem Paulem i tu mamy wynik 10-8 dla Irlandczyka i to jest w ogóle, to jest zawodnik irlandzki, który już ma na rozkładzie, że tak użyję takiego sformułowania w tym turnieju, tylko że drużynowym, Francuza Arnaud Merkla, czyli numer naprawdę tutaj gość, zawodnika, który będzie walczył o pudło, tak, i o medale, i to te najwyższe, z tym bardziej, że Jan Lauda odpadł. Zrezygnował, bo go zdrowie pokonało. To choroba go pokonała, właśnie brak zdrowia, tak? Także naprawdę znakomity jest to zawodnik, ma korzenie, z tego co wiem, wietnamskie. Mówimy o tym Irlandczyku oczywiście. Tak, no i widać. U nas 11-4, trochę bez historii, no ale no tak też myśleliśmy, no niespecjalnie się wtedy dzieje. No na tych pojedynkach na Badminton Europe, no ten mecz jest bardziej wyrównany, jest 10-8. Lee teraz zdobył punkt i tu Lee to też jest, no, taki Holender, no, nazwisko już samo wskazuje, że ma korzenie azjatyckie. No ale cóż, wracamy do naszego. 11-4, ale tutaj ewidentnie Chorwaci w tym turnieju się nie sprawują dobrze. No ale nie mają jakichś tam dużych tradycji w tym sporcie. No nie ma. Także to trochę to tak jest, jak z tym trawnikiem w Anglii. No pierwsze, wystarczy 200 lat tam doświadczeń, trawa sama rośnie. Tutaj sędzia wywołał out, czyli kolejny punkt dla Belga. Wysoki serw. A i proszę, i od razu zaatakował.
A myślałem, że dotknął jednak Belka. To był tak, atak autowy. Także punkt. A, proszę, jaki zwód widział pan? Przytrzymanie ręki, zagranie takie z dołu, w poprzek siatki. No to może się podobać. No co nie zagra, to właściwie zostaje po stronie Chorwata. To znaczy w tym sensie, że albo nawet jak Chorwat dotknie tą lotkę, to ona wychodzi już później w aut. Nie są to jakieś długie akcje, no ale sam też potrafi zagrać ciało. Także uczy się. Od Chorwata chyba, rozumiem. Od Chorwata, tak. Kto z kim przestaje, proszę pana, kim się staje. No. Lotka zatańczyła, spadła po stronie chorwackiej, także kolejny punkt dla zawodnika belgijskiego i mamy już wynik 16-15. A obok to jest wyrównany... 16-5. 16-5, przepraszam. A obok, 15 się... Tak, bo spojrzałem już na tablicę wyniku tu kortu obok, a tam jest 16, a konkretnie 11-10 dla Lee. Także tu może być jeszcze różnie. A Grimley przegrywa 11-6 z Lemieszką. No, by sobie dał radę jeszcze. No, może. Nie wiem, czy on jeszcze debla dzisiaj nie gra. Tu jest out i mamy kolejny punkt dla Chorwata. 17-17. By tą jedynkę zdjąć, to prawie remis, proszę pana. No tak. Serwis wyszedł w out, 18 punkt dla Belga. 17-7. Spokojnie, no, Belga. Próba zagrania, tak. Takiej w poprzek siatki, netcrossa tak zwanego. Tak. A ile to minut grają? 6 minut, proszę pana. Tak. Tylko 2 punkty mu brakuje do... O, ładnie oddał netcrossa na siatkę. Jeden punkt. O, bardzo przekombinował. Tak, bardzo ładnie chciał tuż za siatkę. No i co? Może trzeba było po prostu walnąć, by to poleciało i byłby punkt do tej siatka i jest punkt, owszem, ale dla Chorwata. Alvaro Vazquez z Gary'ego Pytelem. Na korcie numer 4. Tak, tam spokojnie prowadzi. A teraz udany atak Chorwata. Byli się z kolei Belki. Mamy, proszę pana, 10-19. Ja nie wiem, po co on czekał, aż siadł prawie że z ziemi. No już może wcześniej, jakby to próbował złapać, no to może by jeszcze odbił atak. Może to chciał jakoś zagrał zaskoczyć. W kort obok, proszę pana. Ale to są takie trochę jeszcze, jak to mówię, błędy młodości, no bo już jak byłby bardziej doświadczony chyba zawodnikiem, to byłoby inaczej, kończy się set, wynikiem 21-10, wygrywa ten set Lallemand, a Luca Ban schodzi, no chyba z gorszym humorem, ale nie wiem też, czy on się spodziewał, że on tu może nawiązać równorzędną taką walkę z Belgiem. Sobie tutaj przy okazji popatrzymy, co jest na korcie obok, a jeszcze zobaczymy, co jest w Warszawie. Tam jak tam Pączek Wasiluk, bo w drugim secie to Wasiluk tam, proszę pana, jakoś się otrząsnął. Nie wiem, czy pan wie. Tak. Piotrek Wasiluk, tak, i wygrał ten set do 19, a w trzecim prowadzi do 8. No, jednak jest młodszy od Huberta i kondycyjnie to Hubert na 3 sety to już nie ma chyba siły, o ile pamiętam. Tak, nie wiem, jak on tam się przygotowywał do tego turnieju, ale... Ale no 3 sety ganiać to... No jest dużo. To już trochę jest, tak. Ania zaczęła też grać, to jest nasza zawodniczka, to czołowa singlistka. Pierwszy set wygrała, 21-8 i w drugim prowadzi 19-8 z Kataliną Beton gra. Nazwisko betonowe trochę. Na naszym korcie jeszcze przerwa. Ale już zawodnicy wychodzą, no wiadomo, że przerwa między setami jest dłuższa niż przerwa w trakcie seta. Tu jest tutaj minuta. O, sędzia jakieś pyłki zbiera. On jak Robert Mateusz, jak Zico też tak zbiera. Te niewidoczne również. W tym znakomity jest poszukiwanie pyłków na korcie. A znajduje jakoś. Oj, znajduję. No i proszę, zaczynamy od prowadzenia Chorwata 1-0, bo chyba. No, to myślę, że nie zgastuje nam tego, żeby
Chorwat zwyciężył tutaj w tym secie. Nie mogę się spotkać. Fantastycznie to było. Podkręcił tą lotkę na siatce. Ładnie teraz, ładna gra z obu stron, tak, ale jest uważnie wbija. A tak po prostu, udany. A proszę pana, u Mateusza Grimleya rzeczywiście jest 15-14 dla Grimleya w trzeciej partii, także no on jest też niemożliwy, ten człowiek. Wszystko broni. Teraz akurat wyrzucił wałt, ale naprawdę przegrywał i proszę. No a tu się też myli Le Mount i wyrzuca lotkę w out. O, teraz Matthew Grimley zagrał po prostu lotkę, która przetoczyła się po taśmie. No i padzi 17-15 w trzeciej partii Matthew Grimley. A na naszym korcie spokojnie 2-2, 3-2 prowadzi Chorwat jednym punktem, więc na razie się skupiliśmy tutaj na korcie trzecim, na którym jest o wiele ciekawszy pojedynek niż u nas. No i Matthew tutaj nie oszczędził swojego rywala i nawet uderzył w niego lotką, ale oczywiście to niespecjalnie. Ja przepraszam go teraz, także. Tak, a tu taką miałem informację, znaczy półprywatną, ja już tutaj wypowiadałem się wcześniej a propos pana Darka Nowickiego, to jest wykładowca warszawskiej AWF, człowiek bardzo oddany badmintonowi i właśnie przysłał MMS-a z dwoma bliźniaczkami, Jagoda i Kalina, to są jego najmłodsze dwie córki, które się dopiero co urodziły. Także będzie na pewno kolejny debel w badmintonie. Gratulujemy Karolinie, mamie i Darkowi, ojcu. I co? No tyle. Mówiłem go przy okazji dopingu, bo jest to człowiek, który potrafi zorganizować naprawdę fantastyczny doping dla zawodników. A to się liczy i też jest taki piknik olimpijski zawsze w maju organizowany w Warszawie przez Polski Komitet Olimpijski. Jest też tam stanowisko badmintonowe, to właśnie prowadzi je, no właśnie od lat, odkąd pamiętam, to Darek Nowicki. Człowiek bardzo oddany badmintonowi. A zresztą przy okazji gra też. Zresztą czasami grywamy razem w parze nawet na jakichś tam turniejach naszych tych amatorskich. No a u nas się zrobiło, proszę pana, dosyć równo, proszę pana, no 6-5, to nie jest jakaś duża różnica. Grimley Lemieszki nie oszczędził w secie trzecim i wygrał, proszę pana. Tak jest. Się Lemieszko chyba zdziwił, tak mu dobrze szło, tu proszę, bach, i jednak Grimley się otrząsnął i ma pojedynek wygrany. Fantastycznie teraz, o, też z takim ładnym zwodem zagrał, tak jakby od niechcenia w poprzek siatki netcrossa zagrał Belk, zdobywając w ten sposób swój 8 punkt. No, nie ma może jakiegoś takiego tempa ten pojedynek, ale niektóre zagrania są no, pierwszej klasy. Tak, jakoś to wygląda, nie jest najgorzej. Na korcie numer 4 Merkel się rozgrzewa, proszę pana. Będzie z Holendrem van der Leku walczył, także tam też może być ciekawy pojedynek. Tam będzie. Bośniak ma ciekawy pojedynek, 11-8 z Miguelem prowadzi, proszę pana, na przerwę na korcie numer 6. No, a Matthew Grimley zwycięży 21-16. No tak, już to mówiłem. No, tak? Tak. No a tu Nguyen pierwszy set wygrał z Jesperem Paulem, a w drugim prowadzi 3-0, tak, z Finem. Także tam też raczej Irlandczyk powinien to wygrać. A Toriusen jeszcze gra. Tutaj a na korcie numer 2. No to widzi pan, czegoś nie doczytaliśmy. Tak. Bo myśmy już obstawiali przy obiedzie, że on to już chyba odpadł, a? Jednak tak. Gra. Albo tylnymi drzwiami go wprowadzili jeszcze raz. A u nas 9-9. Może z takiego jednostronnego seta pierwszego nagle się zrobiło. To
takie wyrównany pojedynek. I co? A zamienił się Matthew z swoim bratem, Christophe. A, ten bez zegarka teraz przyszedł. Tak, tak. No, a co on będzie z kim grał? Z tym Norwegiem, a to szybko będzie. A z Norwegiem to będzie szybko. Że ten Norweg tak. No ale teraz szybka ręka Belga i nie pozwoliła Lotce pójść zbyt wysoko i daleko i przechwycił, zbijając 11-9, jednak na przerwę techniczną to on tu prowadzi. No faktycznie Norweg ze Szkotem, no chyba nikt nie obstawia Norwegii. Nie wiem jak, ale no. Mamy co? Bardzo dobrą kawę tutaj mamy na hali, ale w sklepiku. Taka z ekspresu, jak pan lubi, panie Piotrze. No, ja widziałem ten ekspres, nazwy nie będę wymieniał. Firma dobra. Dobry. Tak, no to może skorzystam, bo inne i tak niechętnie pijam rzeczywiście. No co, 11-9 i zaczynamy. No albo Chorwat jeszcze przedłuży, choć nie sądzę. Albo będzie właśnie koniec i 12 punkt dla Belga. 12 punkt dla Belga. Na toriu obok gra Sfabi Capogno, to jest ten Włoch, który tutaj wszystkim krwi trochę napsuł, tak? No najwięcej na tak, Włochy nie mają tutaj zawodników rzeczywiście takich światowej klasy, a tu proszę, a w związku z tym nie mają jakiejś tradycji też w tym sporcie. A tutaj się trafił zawodnik włoski, który gra bardzo przyzwoity badminton i jeszcze tu wygrywa z teoretycznie z rozstawionymi, z lepszymi, no bardzo dobrze gra. Jest na Badminton Euro, gra teraz można zobaczyć, jeżeli ktoś ma ochotę. Ale nie na długo, bo po tym meczu, który tutaj my mamy okazję oglądać, jeżeli Belg wygra, to za chwilę będzie znowu akcent polski. Także warto, tak jest. Także to warto to obejrzeć. A jeszcze do Merkla zajrzymy, no 5-3 prowadzi. No. Ale on tu jest faworyt, także. Boisko, 14 punkt. No i Lallemand jakoś tak powoli, ale raczej zbliża się do końca tego pojedynku. Tak jest. No tutaj kolega Rafał przychodził. Don Rafael. Spojrzał tak jakoś dziwnie. Mimo tego możemy pozdrowić. Tak jest. Tam, paluszki przyszedł. Tak. O. I co, myli się Belg w serwie i jest kolejny punkt dla... Chorwata. No i kolejny. Mamy tak, 13 punkt, 13-16. Może Belg, proszę pana, za 3 sety zapłaci i się uparł zagrać 3 może, sety. Może. Niektórzy tak mają. Ciekawe, jakie kwoty tutaj padały. Był taki zawodnik kiedyś, który kiedyś trenował, później grał bardziej wśród amatorów, powszechnie lubiany przez wszystkich, niestety już odszedł od nas po ciężkiej chorobie. Marcin Piekarniak, także tu go wspomnę i on tyle radości sprawiała ta gra, on zawsze mówił, że no ale jak zapłaciłem za 3 sety, to gram 3 sety, także on potrafił drugi set przegrać specjalnie po to, żeby grać trzeci set, ale był naprawdę takim lubianym przez wszystkich zawodników. Jak był małym człowiekiem, to był trenującym, później miał przerwę, wrócił właśnie bardziej w tym takim grze amatorskiej. Także to jego takie stwierdzenie było. No mamy 18-14 dla Belga, proszę pana, i jak pan uważa? A Chorwat to jeszcze chce walczyć, czy on tylko tak coś jest? Tam próbuje. Ale wierzy w to, czy nie? I znowu za plecy. A nie, myślałem, że jeszcze raz mu tak zagra tam Clear'a. A, no, proszę. A jakby zagrał Clear'a, to może by mu właśnie
Już był w niedoczasie. No, ten Toriusen to ma uderzenie naprawdę potężne. Ma, gra na ma. Toriusen odstawił naszych chłopaków, nie? Tak. W deble. Wczoraj. Out. Myli się. Myli się. Belki widać, że on jest zmęczony w ogóle. Tak oddycha już trochę, zaczyna. No i rękawami za chwilę będzie oddychał. Przydałoby mu się wygrać tą partię. Tak, tak, ja nie wiem, czy on ma tak parę, żeby jeszcze trzeci set zagrać. No to teraz jeszcze udany atak. Oddycha coś ciężko. Może chory. No właśnie mówię, no, że... No tak, no ale widział pan, jak tutaj poubierani są ci nasi zawodnicy, tak. Nasi, znaczy w sensie, którzy biorą udział w tych zawodach. To dzisiaj grat tutaj padał w Lubinie, a oni i tak tam w takim dresiku podszytym wiatrem chodzą i co, się dziwią później, że choruje. Tak, no to... Ale się popisał teraz. Tak. Bardzo ładnie zagrał. Taką wycieraczkę zrobił od tak. I... No i mamy lotkę meczową. Mamy lotkę meczową, 20-16. I złapał. I zbija backhandem, pcha właściwie tą lotkę. Tak jest. I 21-16 wygrywa partię drugą, a cały pojedynek 2-0, 21-10, 21-16. Aleksandr Delemont będzie grał w następnej rundzie. Chorwatowi już dziękujemy. My się z Państwem na chwilę żegnamy, a wracamy podczas meczu Tymoteusza Malika. Do usłyszenia.